Witajcie na kanale Zmobilizowany, na którym szczerze mówimy o technologii. Za każdym razem, gdy oglądam jakąś zagraniczną recenzję smartfona LG, zawsze jest ten moment, w którym recenzent musi sobie ponarzekać na nakładkę tego producenta. Ja z większością takich opinii się nie zgadzam, bo uważam, że nakładka LG ma mnóstwo innowacyjnych funkcji, których nie znajdziecie nigdzie indziej, a które są często ignorowane, i o tym będzie ten materiał. Funkcje pokazuje na G7, ale znajdziecie je również we wszystkich nowszych flagowcach LG. Jeszcze zanim zaczniemy, zapraszam na serię newsów technologicznych w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 10. Zaczynamy od możliwości wybudzenia i uśpienia urządzenia podwójnym tapnięciem. Funkcja ta pamięta jeszcze czasy G2 i jest bardzo wygodna, szczególnie jeśli nie chce Wam się sięgać do przycisku zasilania. Aby uśpić urządzenie, wystarczy kliknąć dwukrotnie na ekranie głównym lub w belkę powiadomień. Zostańmy jeszcze chwilę na ekranie blokady, bo mamy tu kilka interesujących funkcji. Na przykład LG pozwala na umieszczenie aż 5 skrótów do Waszych ulubionych aplikacji, a także na wybranie animacji odblokowania smartfona. Również gdy pada deszcz albo śnieg, na ekranie blokady pojawia się stosowna animacja. Ale to nie wszystko. Oprócz standardowych metod odblokowania przez skaner linii papilarnych czy rozpoznawanie twarzy, LG pozwala również odblokować smartfona wypowiedzeniem ustalonej frazy lub funkcją No Code. Polega ona na wystukaniu odpowiedniej sekwencji i działa również przy zablokowanym ekranie. Podoba mi się również to, że z poziomu Always on Display możemy włączyć Wi-Fi, Bluetooth, a nawet latarkę. Jest to naprawdę przydatna funkcja. W panelu powiadomień oprócz suwaka jasności możemy również skorzystać z suwaka głośności. No i nie można zapomnieć, że LG jako jedyny producent pozwala nam manualne podbicie jasności do 1000 nitów na 3 minuty. Nieoceniona jest również możliwość dowolnej kustomizacji przycisków w panelu nawigacji. Możemy tu dodatkowo umieścić przycisk ściągający belkę powiadomień, czy do uruchomienia miniaturowych wersji aplikacji. LG pozwala również szybko włączyć swój notatnik za pomocą dwukrotnego kliknięcia przycisku głośności. Na uwagę zasługuje również koszt na aplikację, z którego możemy wyciągnąć usunięte programy w ciągu tygodnia, jednak moja ulubiona funkcja znajduje się w aparacie i jest nią możliwość udostępnienia zrobionego właśnie zdjęcia z poziomu aparatu. Po zrobieniu zdjęcia pojawia się pasek, który możemy rozsunąć i wybrać, gdzie chcemy udostępnić nasze zdjęcie. To genialna funkcja, która powinna znaleźć się w każdym smartfonie, bo zdecydowanie przyspiesza udostępnianie. Ostatnią funkcję, o której chciałem powiedzieć, z przyjemnością przywitałem po zaktualizowaniu G7 do Androida Pie. LG nie tylko daje nam wybór między nowym a starym układem ostatnich aplikacji, ale też nie blokuje możliwości wywołania podzielonego ekranu po przytrzymaniu przycisku wielozadaniowości. Naturalnie nie wymieniłem tutaj wszystkich funkcji smartfonów LG, mam jednak nadzieję, że udało mi się przekonać Was, że nakładka LG nie powinno traktować się jako wadę, ale zaletę smartfonów tego producenta. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!